Na 30. odcinek podcastu Duży Pokój zapraszają Mikołaj Moniuszko i Jędrek Janicki. No właśnie, zawsze to jest ten krępujący moment teraz na początku. Czy ja wiem, czy taki krępujący? Ja lubię nawet. Lubisz być skrępowanym? Czy lubisz nie, ten lubię moment? Ten moment. Lubisz nie uważam, żeby był krępujący jakoś. Lubisz być skrępowanym? To trochę dziwnie zabrzmiało to pytanie. No ale dobra, nie o tym dzisiaj. Właśnie, może zacznijmy już tak jakoś, tak prawda, o tym, o czym będziemy mówić, bo dzisiaj dla kontrastu z poprzednim odcinkiem skupimy się głównie na muzyce. Tylko na muzyce. Nie lubię takimi określeniami tylko, nigdy, zawsze. Głównie na muzyce. Nie wiadomo, czy ci nie przyjdzie jakiś film do głowy. No dobrze. Może tak być, sam przyznaję. Nie, no może tak, może. No właśnie, zaczniemy od zespołu White Stripes, duetu White Stripes w zasadzie. No duet jest też zespołem. I od ich ostatniej płyty. Płyta się nazywa Life on Bastille Day. Ale w gruncie rzeczy ciężko stwierdzić, żeby to była ich ostatnia płyta, bo to jest koncert zarejestrowany w roku 1997, czyli na dwa lata przed ich debiutem. No jest to w ogóle jedno z pierwszych nagrań, jakie oni zrobili wspólnie, zespół White Stripes. No i dopiero teraz ukazuje światło dzienne. No ja jestem trochę w stanie zrozumieć, dlaczego dopiero teraz jest ona publikowana, ta płyta. No ale może o tym za chwilę. Jakie masz wrażenia z niej, że tak powiem, z przesłuchania tej płyty? No powiedziałbym, że to jest to, za co się lubi White Stripes właściwie, wbrew pozorom trochę bardziej surowe. Ale jeśli chodzi, no myślę, że w ogóle Jack White jakby do tej muzyki nowoczesnej taką modę trochę wprowadził na jakieś takie granie bardziej garażowe. Bardziej no właśnie sprawiające wrażenie amatorskiego i trochę takiego tak, mniej co, wygładzonego. To co tak szumnie nazywamy lofi, czyli tej niskiej rozdzielczości nagrania. To też zespół Black Keys na swoich pierwszych dwóch albumach. No jasne, no i to jest właśnie taki zespół, który jeśli myślisz o muzyce granej przez Jacka White'a i kto ją, prawda, gra podobną, no to ten Black Keys by był no jeden tak, z pierwszych kandydatów. To tak? Black Keys tych pierwszych płyt, pragnę zauważyć. To Big Come Up płyta chyba i Freak Freakness, bo później to... No i wiesz co, White Stripe też raczej z tych pierwszych płyt właśnie, albo White Stripe koncertowe, bo jest ta koncertówka Under the Great Northern Skies, coś takiego. No tak, ale i ona też jest taka surowa, bym powiedział, mimo że to jest gdzieś po tych ich największych hitach właściwie. Prawda, nagrane. Ale Iki tam później też było powrotem do takiego surowego grania raczej. No nie do końca jednak. No tak, tak, to prawda. Bo nawet momentami country przecież inspirowany bluesem, nie takie... Że ten single z tej płyty był taki może najbardziej... No on był taki nawet punkowy nawet tak, trochę. Tak. Z tego co pamiętam. Ale ta płyta Live on Bastille Day, bo Bastylia tutaj pojawia się w tytule, bo koncert zarejestrowany 14 lipca roku 97. Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, ale no zawsze warto się odnieść do jakichś wydarzeń historycznych. Znaczy, czy warto, to jest inna sprawa. Pojawiają się tylko trzy utwory. St. James Infirmary to jest no, standard jazzowo-bluesowy autorstwa. W zasadzie nie wiadomo, czy jego autorstwo, ale spopularyzowany przez Louisa Armstronga. Pojawia się Jimmy the Exploder, piosenka chyba najbardziej znana z pierwszej płyty zespołu White Stripes, ale teraz mam wątpliwości. Później się pojawiła na debiucie. I pojawia się Love Potion No. 9. Najciekawsza propozycja moim zdaniem na tej koncertówce. To jest cover utworu napisanego przez spółkę Liber Installer, który wykonywał na końcu lat 50. The Clovers. I tak jak The Clovers to wykonywali w stylu typowym dla końca lat 50., czyli bardzo sprawnie zaśpiewane, takie trochę w stylu The Platters, chór męski, chór przesadzam, ale czterech facetów śpiewających unisono. No tak dla Jacka White'a i Meg White, no to wiesz, no to o czym mówiliśmy, stała się kanwą do tych surowych popisów. No tutaj garażowe określenie wydaje mi się, że pasuje do tej płyty. No i wbrew pozorom, to chyba jakoś zdefiniowała ta płyta w ogóle brzmienie gitary Jacka White'a, trochę to, o czym ty mówiłeś. Natomiast jeżeli chodzi o perkusję, no to ona jest tutaj bardzo prymitywna. Ona się ogranicza do takiego wybijania rytmu tylko na dobrą sprawę. No umówmy się, że perkusja zawsze jakby była słabszą stroną White Stripes. Tak, możemy się umówić. I tak jak, no, jak w tym przykładowym Black Keys, to tam nie można też tak... W sensie tam perkusja była dużo lepsza niż White Stripes na pewno. Oj tak, no zdecydowanie. No.
Warto zauważyć, że oba zespoły, no co by nie mówić, skrajnie rockowe, no umówmy się, no rockowe, No tak. A grające bez basisty. No tak. To dość ciekawe, wydaje mi się. Chociaż Black Keys pojawił się raz na jakiś czas. No to tak, ta płyta jest bardzo autentyczna. Ona przypomina Handok Taylora. Handok Taylor to jest też swoją drogą ciekawe zjawisko muzyczne. Nie wiem, czy kojarzysz tego pana. Nie, nie. Bo to jest bluesman, który zarzucił granie bluesów, tych takich, wiesz, typowych bluesów korzennych. I po prostu w swoim stylu zaczął grać typową dla białych muzykę lat 60. Czyli na przykład grał przeróbki Beatlesów, Rolling Stonesów. No to takie jakieś, ja mam zawsze wrażenie, że historia zatacza koło właśnie w tym Handok Taylorze. Znowu jakby skradł tą muzykę. No tak podsumowując tę płytę White Stripes, no ona jest ciekawa. Ona jest niedoskonała, ale jako jakiś taki zapis tworzącego się dopiero fantastycznego zespołu brzmienia, no myślę, że spełnia swoją funkcję. Tam widać już te pierwsze oznaki, że w tym duecie jest coś więcej niż tylko jakaś sezonowa moda. No. Dobra płyta, tak. Miałem okazję też przesłuchać, podobała mi się też. Tak, tak, mi się też podobała. No, a ja słuchając rzeczy wszelkich, oczywiście w końcu wróciłem do Dylana. A jak żeby było inaczej. Ale mam łącznik z zespołem White Stripes. Bo na płycie, o której chcę mówić, płycie Planet Waves z roku, z lat 70. Pojawia się utwór... O, nie, zepsułem łącznik jednak. Zepsułeś łącznik? Nie, nie ma łącznika. A kurczę. A jaki utwór się pojawił, jak tak zacząłeś? Going, Going, Gone, ten utwór mi chodzi, ale to tak, Jerry Garcia grał go akurat. To pomyłka moja, przepraszam. Nic się nie stało. Tak, ale nie, łączyć chciałem z utworem One More Cup of Coffee, który się pojawił chyba na Get Behind Me Satan, chyba tak, albo na pierwszej płycie White Stripes? Bardziej? Chyba na pierwszej, chyba tak, bardziej na pierwszej, no. Tak. I to jest z płyty Desire, też zresztą z tamtego okresu, ale jednak innej. A płyta Planet Waves... To jest płyta trochę dziwna, bo one teksty Dylana są takie wręcz naiwno proste na niej. Takie, że taki piosenkarz pokroju na przykład Franka Sinatry mógłby napisać takie teksty. W sensie jakiś one... piarski ton wobec Franka Sinatry. No tak, ale no rozumiesz, o co mi chodzi, że śpiewa na przykład o miłości. Tam jest u Dylana taka, na przykład tam na tej płycie Wedding Song, taka piosenka, gdzie on mówi, że kocham cię nad życie, tak? To są takie bardzo proste sformułowania, tak. Zupełnie no, nieprzystające jakby poecie tej klasy, wydaje się. Chociaż no, oczywiście w jego ustach słychać, że on trochę sobie kpi właściwie z tego typu muzyki. W sensie nie tak, że się wyśmiewa z niej, ale gdzieś przyjmuje po prostu jakąś maskę, tak? I śpiewa w ten sposób o miłości. Zresztą to nie jest jedyny utwór na tej płycie, który... Bo właściwie wszystkie one traktują o pewnego rodzaju miłości, ale takiej, no można powiedzieć, szczeniackiej, tak? Bardzo no, takiej romantycznej. Zupełnie nie ma tego skomplikowania charakterystycznego dla tekstów Dylana. Mhm. A w sferze muzycznej? Bo opowiedziałeś o tekstowej. No w sferze muzycznej jest nieźle, bym powiedział, bo zatrudnił oczywiście gitarzystów. To dobry pomysł w jego wypadku. Znanych. Właśnie ten utwór Going, Going, Gone, tam są takie bluesowe typowo pociągnięcia gitarowe. I to są no, piosenki, wiesz, z pogranicza rocka i popu właściwie. No, Dylan lubi. Ale rzeczywiście piosenkowe takie, że one no, mogły funkcjonować nawet w radiu, nawet jako po prostu muzyczne dzieła, tak? No, Dylan w ogóle lubił się otaczać dobrymi gitarzystami, to wspomnę chociażby tylko Mike'a Bloomfielda, moim zdaniem. No, Knopflera, tak. Tak, troszkę zapomniałem o Knopflerze, bo chciałem powiedzieć, że Bloomfield najciekawszy gitarzysta, z jakim grał kiedykolwiek, ale rzeczywiście Knopfler może tutaj może przebijać, ciekawszy. Może nawet ciekawszy trochę, ale Bloomfield też bardzo ciekawy. Tak. No i to jest... No to nie jest może płyta, od której należy zaczynać z Dylanem, tak? Ale bo ona gdzieś... Słucham? Ale kończyć z Dylanem. No nie, ale ona jest ciekawa gdzieś w rozwoju.
Dylana, szczególnie, że on później nie wracał do takich klimatów właściwie, właśnie takich prostszych, naiwniejszych i tak dalej. Tak, a rzeczywiście piosenki same w sobie są bardzo udane tam, muszę powiedzieć. Something There Is About You na przykład, właśnie Going, Going, Gone, taki bluesowy zaśpiew. Dirge, które gdzieś w tango wydaje się iść. Poszedł tango. Poszedł w tango. Tough Mama z takim z dosyć znanym takim początkiem, chociaż nie wiem, czy mi się nie kojarzy z innym utworem, tego nie mylę, ale gdzieś to się kojarzy właśnie z takim jakimś hitem rockowym dawnym. Hazel, która jest taką smętną jakąś balladką śpiewaną, prawda, do mikrofonu. Kobiety raczej niż mikrofon. Mikrofon. Tak. Możliwe, co jest. No dobrze, Dylan. Dylan wróci na pewno jeszcze w naszych kiedyś tam odcinkach, audycjach, niewątpliwie. Ale na razie chyba kończymy, tak, z Dylanem? Pozwolisz? No tak. Zmieniamy trochę stylistykę. A okazję ku temu mamy całkiem dobrą, bo parę dni temu w łódzkiej wytwórni miał miejsce no dość wyjątkowy, trzeba sobie powiedzieć otwarcie, koncert. Na jednej scenie pojawili się Leszek Możdżer, Misiael Wolny i Liro Rantala. To są trzej muzycy, trzej pianiści, no, jazzowi, związani z wytwórnią ACT. Niektórzy czytają nazwę tej wytwórni ACT, ale wydaje mi się, że to jest wytwórnia ACT. Niemieckiej wytwórni prowadzonej przez Siegfrieda Locha, skupiającej wokół siebie no, czołówkę europejskiej pianistyki. No właśnie tych trzech pianistów, Niemiec, Michael Wolny, Finn, Liro Rantala i Możdżer z Polski, są tutaj, prawda, czołowymi przedstawicielami właśnie tej wytwórni ACT, ale tam też gra Boogie Wesseltoft, nieprawdopodobny pianista, naprawdę niesamowity z Norwegii, z tego co pamiętam. No, ta płyta, którą ja polecam, Bałducha z Hermanem też w tej też wytwórni jest tej wytwórni. Mm-hmm. I tam, no ten Boogie Wesseltoft polecam, zwłaszcza, no zupełnie, może nie niestandardowe, ale trochę inne potraktowanie coveru Take Five. Na tej wytwórni nagrywał też Esbjörn Svensson ze swoim trio. Niestety tragicznie zmarły podczas wyprawy chyba nurkowania, jeżeli dobrze pamiętam. No ale wracając do rzeczy, ten koncert, który odbył się w łódzkiej wytwórni, był de facto powtórzeniem koncertu z roku 2013, jeżeli się nie mylę. Chyba roku 2012, tylko w 2013 pojawił się na płycie. Był to koncert zarejestrowany w Filharmonii Berlińskiej. Jak się łatwo domyślić, płyta się nazywała Jazz at Berlin Philharmonic i to było pierwsze spotkanie tych trzech pianistów na jednej scenie. No, spotkanie bardzo owocne, powiedzmy sobie szczerze. Wydaje mi się nawet, że jakościowo troszeczkę lepsze niż to w Łodzi. No bo tam w Berlinie było mniej takiego, powiem wprost, pajacowania, a zdecydowanie więcej skupienia się na, no wiesz, na jazzie, na muzyce, po prostu na tym, na czym się znają najlepiej. Tutaj ta konferencjerka prowadzona przez Możdżera, no, który starał się przedstawić siebie jako jakiegoś takiego, wiesz, wielkiego i artystę, jak ładnie pokazujesz, i luzaka z drugiej strony, zwłaszcza to było denerwujące. No nie do końca było przekonujące, takie te żarty wymuszone trochę, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsza jest muzyka. No i to trzeba przyznać, że oni się bronią. Oni trochę z różnych światów jazzowych pochodzą, bo Rantala chyba najbardziej jest taki w tym first streamie zanurzony. On jakieś interpretacje Bacha i tak dalej. Wolny jest takim pianistą najbardziej, Michael Wolny, najbardziej lirycznym. Myślę, że tobie by najbardziej do gustu przypadł. Zdecydowanie najwolniej nomen omen z nich grający. No a jak Możdżer gra, to myślę, że wszyscy wiedzą. Jest pewna nuta efekciarstwa w jego graniu, ale no nie można mu odmówić i smaku muzycznego, i no i kunsztu, wirtuozerii. To wszystko jest bardzo efektowne. No nie chodzi o to, że on prawda szybko palcami rusza, ale on jednak potrafi budować utwór. Z tym, że u niego te interpretacje zawsze są takie bogate, tak, w dźwięki, to nie jest no właśnie. Liryczne, tak jak mówisz, tylko... Stąd o tym efekciarstwie powiedziałem. To, mm-hmm. No, myślę, że wszyscy trzej z nich, jak to ładnie powiedziałeś, potrafią szybko palcami poruszać. Ten koncert, oba te koncerty w sumie bardzo, bardzo są efektowne. Nie mówię efekciarskie, są efektowne, robią duże wrażenie. Najbardziej w stylu, muzycznie trochę inaczej, ale takiej atmosfery koncertu i podejścia do grania w trio, zbliżone do tego koncertu z San Francisco, Paco de Lucia, Aldi Meoli, Johna McLaughlina. Mhm. Czyli jest dużo popisów
takich solowych nawet tych muzyków, no ale najlepiej zdecydowanie, moim zdaniem, brzmią te partie, kiedy oni grają wspólnie. No, wyjątkiem jest tutaj fantastyczna improwizacja Michała Wolnego. Bo na początku tego koncertu każdy z tych trzech pianistów grał jeden utwór samodzielnie. No i Wolny, żeby być oryginalnym, nagrał, wymyślił improwizację. Podejrzewam, że nie była to w pełni improwizacja, no ale mniejsza z tym. No był to moim zdaniem najlepszy moment tego koncertu. Drugim takim wybijającym się fragmentem była interpretacja z Sympathetic Comedy z płyty Astigmatic. Coś, co mnie cieszyło, to jest to, że nie naruszono jakby struktury kompozycji tej płyty, bo wydaje mi się, że to jest coś, czym Komeda się bronił tak naprawdę, nie umiejętnościami, tylko fantastycznym budowaniem kompozycji. Tak. Na pewno nie swoimi umiejętnościami. No nie swoimi, tak, być może muzyków. Tutaj struktura jest zachowana w tym Sympathetic, zresztą w berlińskim nagraniu tak samo. Natomiast trochę bardziej rozbudowane są te partie solowe. No i co, no koncert absolutnie godny polecenia, znaczy nie wiem, czy koncert można polecać, ale koncert był bardzo udany, a płyta ta z Filharmonii Berlińskiej godna polecenia. Nawet dla tych, którzy troszeczkę, no może nie troszeczkę, ale zaczynają swoją przygodę z jazzem, bo mimo wszystko jest to muzyka nadal, jak na jazz, dość lekka i przyjemna w odbiorze. W Łodzi nawet pojawiła się interpretacja Imagine Lennona. No co świadczy o tym, że panowie nie tylko mają dystans do siebie, ale też nie traktują może tej muzyki jazzowej granej, przynajmniej w tym składzie, tak śmiertelnie poważnie. No, polecam tę płytę. Coś chcesz? Może coś masz? Nie. Nie masz. Mam kontynuować, tak? Tak. Dobrze, jeszcze tak pozostając trochę w nurcie jazzowym i nowości w ogóle, mamy płytkę Avital nic Avital. Wędrujemy do Izraela. Dwóch panów nazwiskiem Avital, niespokrewnionych ze sobą. Jeden z nich to Avi Avital, mandolinista. Jest takie słowo? Tak. Mandolinista. Gra na mandolinie w każdym tak. razie. On jest, wywodzi się z tej szkoły wykształcenia klasycznego. Szok. No, słucham? Szok. Szok, tak. Nie, no tak. Bo mało jest awangardowych mandolinistów. Mało jest awangardowych mandolinistów, zgadzam się z tobą. No i on wersję Bacha nagrane dla wytwórni Deutsche Grammophon bodajże. A co my dzisiaj tak te wytwórnie, przepraszam? Ja lubię trop wytwórniowy. Są tacy, co lubią trop producencki, ja lubię tak grupować wytwórnie. Aha, dobrze. Wbrew pozorom wydaje mi się, że rozwój wytwórni miał duży wpływ, wiesz, na jakąś muzykę. A blues, mówi się, Chess Records, tak. Chess Records, tak, tak. No, to prawda. Ale w jazzie chyba też jest to zauważalne. Drugim człowiekiem na tej płycie jest Omer Avital, kontrabasista. To już jest taki bardziej jazzowy kontrabasista, jak to zazwyczaj. Avital kontrabasista, tak? Avital kontrabasista. Pan się nazywa Omer Avital, nie jest kontrabasista. Mamy dwóch Avitali. No, ten niewybredny, że... A oprócz nich na tej płycie... W ogóle denerwuje mnie, że ta płyta się nazywa Avital nic Avital, bo moim zdaniem najjaśniejszym punktem tej płyty jest Jonathan Avishai, czyli pianista. Niezbyt znany, dopiero na tej płycie jakby wbijający się, no też nie wiem, czy jakoś zdobywający szerszą popularność, bo ta płyta nie przypadnie do gustu wszystkim. Wiesz, no to jest jazz, czy to jest jazz do końca, to jest coś, czemu bardzo łatwo nadać etykietę world music, ale ja mam nieodparte wrażenie, ilekroć słyszę o etykiecie world music, że to jest taka muzyka, której nikt nie potrafił sklasyfikować, a która nie pochodzi ani z Anglii, ani ze Stanów Zjednoczonych. I wtedy z automatu dajemy temu world music. Więc nie nazwę tego world music. Bo jak jest z Europy, to nie jest world music. Jak jest spoza Europy, no okej, zgadza się. Najlepiej jak jest z Dalekiego Wschodu, z Afryki, z Ameryki Południowej. To od razu jest world music. Z Ameryki Południowej też nie jestem przekonany wcale. Okej. Najlepsza z Afryki jest world music. No, z Azji też. Z Azji też jest world music, tak. Tu mamy autorskie kompozycje, głównie Avi Avitala, w większości autorskie kompozycje. One są proste w porównaniu do tego, co robił z Bachem i tego, co robił Deutsche Grammophon. To jest kameralne brzmienie, kameralne granie, zespół akustyczny w pełni. No ale co odróżnia ten zespół od innych? To jest to, że oni nie są w stanie, nie chcą, a może wręcz podkreślają swoje żydowskie pochodzenie. I te skale orientalne, nietypowe dla nas, typowe dla muzyki żydowskiej, pojawiają się w tych interpretacjach, tych dość prostych, tak jak powiedziałem, melodii i kompozycji.
Ale też każdy utwór niesie w sobie jakąś dozę dramatyczności. To nie są takie, wiesz, jak wyobrażasz sobie historię opowiedziane do piosenek, nie wiem, czy tak masz. To zależy. Mi czasami się zdarza, podejrzewam. To tutaj to są raczej takie przepełnione jakimś smutkiem, rozpaczą, na pewno nieszczęśliwe historie. Jest bardzo, bardzo dojrzała płyta. Tutaj nie uświadczysz w ogóle, w przeciwieństwie do trio, o którym przed chwilą mówiliśmy, jakiegoś efekciarstwa, czy... Tam w zasadzie nie ma solówek. To jest cały czas budowanie kompozycji, cały czas jakieś prowadzenie narracji. No ale, no tak jak mówiłem, wydaje mi się, że właśnie ta orientalność i ta pewna nietypowość dla naszej kultury muzycznej, tak mi się wydaje, jest czymś, co odróżnia tę płytę od innych. No i przez to jest ona bardzo ciekawa. Jeżeli miałbym porównać tę płytę do czegokolwiek innego, to wydaje mi się, że troszeczkę podobną płytę w 1997 roku nagrał Pat Metheny z Charlie Haydenem. Płyta Beyond the Missouri Sky na bas, na kontrabas i gitarę. No, wielu ludzi zasypia mniej więcej po 1/4 tej płyty. Jestem w stanie to zrozumieć. Jak to z Patem Metheny, mam wrażenie? Jak to z Patem Metheny, ale ja dzielnie kiedyś wytrwałem do końca tej płyty. No i polecam, bo jest to ciekawe wrażenie na pewno jej przesłuchać. A Vital Nica Vital, płyta z tego roku, znakomity. Znakomita muzyka po prostu, nie będziemy klasyfikować. No, co tam jeszcze? Naprawdę uważasz, że z Patem Metheny się zasypia często? Tak. To prawda. Ale nie wiem, czy to jako zarzut można traktować. No bo to jakoś ma taką monotonię w sobie zawsze, nie? Poza tym on operuje... On ma jakieś tak brzmienie tej gitary, jakieś takie usypiające, no właśnie, mam wrażenie. Mówisz, że on operuje w tej krainie takich swobodnych, łagodnych bardzo dźwięków. Tak, tak, ale te dźwięki, które on wydobywa z tej gitary, są jakieś takie mało zróżnicowane, nie? W sensie no, na małej skali po prostu operuje i może dlatego to jest takie... No bo jak słuchasz gitary rockowej normalnie, no to ona od góry do dołu leci, nie? No tak, tak, tak. Tak, a u Metheny'ego nie do końca, no. Tak, ale to jest chyba zarzut, wiesz co, tylko wobec Metheny'ego, bo słuchając innych gitarzystów jazzowych... Tak, no tak. Mogą ci się nie podobać, tak, ale nie ma tego znużenia. On jest taki smooth, no. Oj tak. Aż tak smooth, że zasypiasz. I, tak, tak, tu się zgadzam. Chociaż ta płyta Beyond the Missouri Sky, no, trochę się ratuje. Bo on tam gra na gitarze akustycznej, a nie na elektrycznej. Troszeczkę inaczej brzmi. Mm-hmm. Mam jeszcze jedną płytę. To trochę lżejszy kaliber. Bitman i Roban. Płyta nie pamiętam z którego roku, 2003, 4, 5, coś takiego. Nie ma to większego znaczenia. To jest chilijski duet DJ-ski. Tomaraja chyba był z Chile. Czy coś mylę? Kto? Tomaraja, wokalista, no tak to nazwijmy, basista, tak to nazwijmy, zespołu Slayer. Chyba lepszy wokalista niż basista. No dobra, nie o tym. To jest para DJ-ów, tak jak mówiliśmy. Znaczy ja mówiłem. I tutaj mamy łączenie właśnie tej muzyki takiej typowo DJ-skiej, takiej może hip-hopowej z funkiem, z jakimiś rytmami latynoskimi, bo jakże mogło być inaczej? Praktycznie większość muzyków wywodzących się z Ameryki Południowej wprowadza te elementy do swojej muzyki. Nie wiem, czy to zauważyłeś, czy się zgadzasz. Mogę się zgodzić. Jest to płyta, ona jest chyba z 2006. Ona się nazywa Muzyka para después de almuerzo, co według mojej znajomości języka hiszpańskiego, która jak wiesz jest dość mocno ograniczona, znaczy ni mniej, ni więcej, tylko muzyka na czas poobiedni. No i to by się sprawdzało, bo pomimo tego, że jest dużo partii hip-hopowych, rapowanych, ona wprowadza jakiś taki fajny, relaksacyjny nastrój. No, pomagają temu na pewno takie przerywniki grane tylko i wyłącznie na fortepianie, instrumentach klawiszowych. Coś, na co warto zwrócić uwagę w kontekście tej płyty, to jest gościnny występ Anne Tijoux. To jest wokalistka, która zarówno świetnie śpiewa, jak i rapuje. Znana z takiego zespołu chilijskiego, dość legendarnego Makiza, też w kilku utworach śpiewa. No, wzbogaca bardzo tę płytę. No, utwór najbardziej znany poprzez grę FIFA 2006, Get on the Floor. On się pojawił w soundtracku do tej płyty. Przyznam się szczerze, że tak poznałem też ten duet. Bardzo, bardzo ciekawa piosenka. Tam jest ciekawym na tej płycie, moim zdaniem, jest taki konglomerat, wymieszanie absolutnie wszystkich stylów. Mhm. To jest fajne, to jest ciekawy pomysł, to mi się podoba, chociaż rozumiem, że to może być męczące i łatwo zarzucić pewną niespójność tej płycie, która jest jakoś zrozumiała.
ale na pewno dla wszystkich, którzy krytykują muzykę hip-hopową za jednostajność i jakąś taką zbytne trwanie w tradycji, no to to jest ciekawa płyta jako kontrprzykład. Tutaj też jeszcze powiem na sam koniec, że DJ Beatman swego czasu nagrał rewelacyjną płytę z jednym z frontmenów Cypress Hill, Eric Bobo, z tego co pamiętam. Rhythm Machine się nazywa zespół. DJ Bobo, tak? Nie, to nie ten DJ. Rhythm Machine się nazywa zespół, no i to też bardzo ciekawa płyta. Beatman i Roban, muzyka para zespół SD Almuerzo. To tak podsumowując. Bardzo mi się podobało stwierdzenie zespół dość legendarny, chilijski. Urzekło mnie. Tak? A który człon tego sformułowania cię urzekł? Po pierwsze, że zespół jest dość legendarny, a po drugie, że legendarny chilijski. Wiesz co chciałem powiedzieć? Mogę się wytłumaczyć teraz. Chciałem powiedzieć, że jest dość popularny, a w Chile legendarny. Dziękuję, dobrze, że to zauważyłeś. Makiza tam ten zespół, dość legendarny chilijski. Dość legendarny. Dobrze. Mamy też zespół dość legendarny polski. Oj tak. Spod Poznania. Tak. Swarzędz chyba, tak? Zespół Sweet Noise. Mm-hmm. Tworzony głównie przez Glace Piotra Mohameda. Tak, to jest chyba jedyny stały członek tego zespołu. Tak. Najbardziej stały członek tego zespołu. Znaczy, no tak, dobrze, jeden stały członek tego zespołu. Mm-hmm. A mówimy konkretnie o jednym koncercie, żeby było ciekawiej, który jest dostępny na YouTubie. Zgadza się. W pełni legalnie i za darmo. O koncercie z festiwalu Woodstock z 2002 roku zespołu Sweet Noise. No i co powiesz o tym? No, dla mnie, wiesz co, to było dość szokujące zapoznanie się z tym koncertem, muszę przyznać, bo poziom jakiegoś takiego skrajności osiągniętej w brzmieniu tego zespołu, mm-hmm, to jest coś, czego nigdy wcześniej nie słyszałem. Tak, bo to jest brzmienie bardzo mocne, bardzo podbudowane właśnie tą sekcją rytmiczną. Nie tyle rytmiczną, co właśnie basową bardziej, tak? Chociaż tak, bo tego basu tam pływającego jest mnóstwo. No tak, i to jest bas nie tylko tworzony przez gitarę basową, ale tak, też gitara rytmiczna jest taka skrajnie jakoś nisko brzmiąca. Tak, tak. Zespół w ogóle liczy sobie nawet na tym koncercie członków, nie wiem, dochodzi chyba do 10. A nie miałeś tak, że ciężko ich policzyć? No ciężko, no, tak. Właśnie. Gitarzystów jest ze 4, perkusistów jest ze 2, wokalistów jest ze 2. Nawet basista mi się raz rozdwoił, ale to chyba już jakieś tak, moje przełączenie. No i rzeczywiście zespół osiąga jakąś taką moc niesamowitą. No również na pewno wskutek tego składu rozbudowanego, tak? Tak, to jest coś takiego, co się chętnie nazywa ścianą dźwięku. Tak. Ale w tym wypadku to nie jest takie chaotyczne. Nie, zupełnie nie. Jesteś w stanie jakoś wyselekcjonować sobie te dźwięki pomimo właśnie takiego ich pozornego zlania się ze sobą. Ja tak przynajmniej tutaj. No tak, i właśnie co ciekawe, nawet wokal Glacy się wydaje zlewać z tym, ale jednak on tak muzycznie uzupełnia ten zespół tym, jak on śpiewa, nie? No to jest często takie skandowanie. No tak, tak. I gdzieś ta narracja wewnątrz tych utworów jest rozwinięta bardzo mocno. W sensie to nie są utwory płaskie, że cię biją po głowie od początku do końca, mimo że są bardzo mocne, niewątpliwie. Mm-hmm. Bardzo głośne i bardzo takie, no metalowe można powiedzieć wprost, tak? Bo nazwijmy rzecz po imieniu, tak. Tak. Ale budowanie napięcia wydaje mi się jest głównym atutem. Mm-hmm. Nie ma tam takiego utworu, który by od początku do końca był taki sam, tak? Tak jak na przykład przywołany dzisiaj Slayer, tak? Tak. Z całym szacunkiem, ale no, są takie utwory Slayera, że włączasz i... Wiesz, co się będzie działo zupełnie. Tak. Jeszcze wiesz co, tak mi się przypomniał, kiedyś byliśmy na koncercie takiego zespołu Besides. Mhm. Ciekawy polski instrumentalny zespół, tylko problem jest taki, że każda piosenka, utwór, bo to zespół instrumentalny, zbudowany jest absolutnie w taki sam sposób. Tak, tak. No właśnie, i ten zespół gdzieś stoi właśnie tymi utworami też. Sweetness. Tak, Sweetness, tak. Mhm. Tym, że no teksty są dosyć interesujące właściwie. No,
Tak, no, tak, tak. No taką tak. Perełką wybijającą się moim zdaniem jest utwór Dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz. No właśnie. I gdzieś chciałem taki potraktować to jako pretekst do tego, żeby w ogóle porozmawiać o seksualności w muzyce, bo rzeczywiście tego seksu gdzieś w muzyce Sweet Noise jest bardzo dużo, tak? No, ale to jest taki seks, to nie jest jakaś erotyka, erotyzm, tylko nie, to jest taki nawet brutalny, gdzieś bardziej agresywny tego typu, mi się wydaje. No powiedziałbym, że po prostu ta nawet tematyka tych utworów nie do końca dotyczy tego, ale one gdzieś nawet dźwiękowo tak oddziałowują, że budują napięcie jakieś właśnie takie, wydaje mi się, że seksualne. I to gdzieś nie jest nowość też w muzyce. No. O Led Zeppelin się mówiło bardzo dużo. Ja mogę się do tej pory z tym zgodzić, że no, ich muzyka jest bardzo też taka budująca to napięcie. Ale nie wiem, czy w przypadku Led Zeppelin to nie było trochę ze względu na charyzmę, sposób zachowania Roberta Planta też. Trochę pewnie tak, ale mam wrażenie, że najpierw była muzyka, a potem przyszedł tak, ten sposób być zachowania. Może, tak. Być może. No zresztą utwór Who Lotta Love wydaje mi się, że jest w całości zbudowany jako jakiś taki opis stosunku seksualnego z tym wybuchem pod postacią tej solówki nieprawdopodobnej. No ja takie miałem wrażenie. Też Red Hot Chili Peppers. Z nimi jest taki problem, że oni czasami tą swoją seksualnością aż za bardzo epatowali, ale w muzyce też można to odkryć, moim zdaniem, bo jest to muzyka oparta, wiesz co, mimo wszystko głównie na linii basu. Tam są, wiadomo, te popisy gitarowe, tam akordy tak lepiej dalej, Kiedyś raz śpiewa dobrze, raz gorzej, zazwyczaj gorzej, ale większość utworów jest ciągniętych właśnie przez ten bas i ja się zastanawiam, czy to właśnie sekcja rytmiczna, a zwłaszcza te niskie dźwięki nie budują tego jakiegoś takiego napięcia. Mhm. Sweet Noise zdaje się potwierdzać tę teorię. Tak, no myślę, że tak. No, ten koncert polecamy całym sercem na pewno. No, jak ktoś nie da rady całego, to i tak spróbować. Tak, i wiesz co, tak jakby porównać do jakichś zespołów, może Korn? No może i Korn, tak, ale gdzieś właśnie tej głębi u Korna brakowało, tak? W sensie to, no właśnie czegoś, jakiejś takiej tej narracji, jakiegoś takiego podtekstu, czegoś takiego tam. No jest to niewątpliwie koncert magiczny i też dodajmy, że cała oprawa wizualna tego koncertu jest, ona jest na granicy tandety, jakiejś takiej kiczowatości jest, ale moim zdaniem jej nie przekracza. No chociażby ten stylizacja jednego z gitarzystów w maskach z X-em na twarzy. Robi to jakieś wrażenie, no, jakiejś takiej posągowości, mimo że zabieg dość prosty. No, ale no, ja tak lubię, ja lubię takie rzeczy, jak jednak na koncert ktoś coś próbuje odstawić, tak, no bo koncert to jest widowisko, tak, i stanie trzech kolesi z gitarami i zaczną machać głowami, no to jest trochę za mało, uważam. No. Czyli te wszystkie tego typu próby, które podejmuje na przykład zespół Behemoth albo Kraftwerk wcześniej, uważasz za... Tak. Nie wiem, zespół Behemoth akurat doceniam również koncertowo, muszę powiedzieć. No zespół Behemoth, pomimo całej swojej kontrowersji, to zawsze dbał bardzo o tą stronę wizualną, bo te ich teledyski, pomimo swojej prostoty, to są bardzo, bardzo dopracowane. Chciałem powiedzieć estetyczne, ale to mogło być trochę nadużycie. No i zespół Behemoth też tworzy jakąś taką atmosferę wokół swoich utworów. Oj, tak. Ona jest trochę tandetna, trochę taka przewidywalna, trochę dziwna i tak dalej, ale lepsze jest to, niż jakby nic nie mieli takiego, uważam. No, no zgadzam się, ale o Behemocie tak samo można powiedzieć, że moc, którą oni są w stanie generować, w zasadzie nie do końca wiadomo czemu, no jest nieprawdopodobna, porażająca. Tu zwłaszcza myślę o tej płycie Satanist, wiesz, mój ulubiony. Mm-hmm, mm-hmm. I to jest też trochę symptom tego, że tą moc się bardziej dostrzega, jak się jednak nie leci na łeb, na szyję jak najszybciej, tylko się potrafi zwolnić i właśnie wtedy to jest bardziej odczuwalne, wydaje się. No, przez to bo tak samo ten Sweet Noise, to nie jest tak, że te utwory są jakoś przerażająco szybkie, tylko no właśnie chodzi o jakąś taką patetyczność, jakiś taki... I wiem, co chcesz powiedzieć. Jakieś mocne uderzenie, tak to nazwijmy. Tak, ja rozumiem.
No tak, bo ten element zaskoczenia pomimo wszystko, że cała utwór nawet jest zbudowany jako spokojny i w pewnym momencie właśnie to, o czym ty mówisz, wydaje no mi się. No bo wydaje się, że w takim typowym death metalu na przykład tej mocy jest właściwie więcej niż w jakimś Sweetness czy w Behemocie, ale ona gdzieś się rozpływa w tym rytmie porażającym. W Behemocie mówimy o tym późniejszym Behemocie. Tak, takim. Tak. Rozmienia się na drobne. Para w gwizdek trochę. No trochę tak. Tak, no zgadzam się. To jest ciekawe. Obserwacje. Jak najbardziej. No właśnie, no to co? To wszystko chyba. Tak, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.